Jeżeli chodzi o czwarty kwartał, to był to faktycznie, że powiem, bardzo dobry kwartał. Przychody nasze w czwartym kwartale przekroczyły 250 milionów i podsumowując cały rok, tak naprawdę to był faktycznie jeden z najlepszych roków w historii firmy Kumak. Sumarycznie zrobiliśmy obrót ponad 780 milionów. Przełożyło się to na wynik który w sumarycznie, jakby odciąć wszystkie rezerwy, które założyliśmy, byłby jednym z najlepszych wyników w historii. Patrząc jednak ostrożnościowo na projekty, które prowadzimy, oraz na podejście, które uzgodniliśmy z naszym audytorem w zakresie pewnych zmian, które przyjdą w kolejnych latach, założyliśmy z tego tytułu rezerwy. No, które jednak sumarycznie spowodowały, że wynik netto za cztery kwartały wyniósł po, trochę powyżej 8 milionów złotych. Rezerwy były założone generalnie na dwa jakby główne takie tematy. Jeden to na koszty potencjalne, koszty związane z prowadzeniem projektu ISOK, no, który tak naprawdę jest projektem, który przedłużyliśmy jego realizację na rok 2016. Uzględniliśmy tam tak naprawdę wszystkie potencjalne koszty, kary, jakiekolwiek, że powiem rzeczy związane właśnie z dokończeniem skutecznym już tego projektu. Także tutaj to jest coś, co oczyszcza naszą historię i w przyszłości nie będzie wpływać już na wynik firmy. Drugim tematem to uzgodnione właśnie z naszymi audytorami trochę inne spojrzenie na rozliczanie gwarancji serwisowych. Zrobiliśmy gwarancję na koszty przyszłe tych gwarancji. Wykorzystaliśmy to, że tak naprawdę ten rok był dobry. Mieliśmy jakby tutaj jakąś możliwość obniżenia właśnie tymi rezerwami wyniku. Chcemy to zrobić teraz, żeby już na czysto znowu wchodzić w kolejne lata. Gdzie te rezerwy już nie będą tworzone. Jeżeli chodzi o 2016 rok, to na pewno nie będziemy tutaj pobijać rekordu przychodów, wręcz przeciwnie. Ogólnie widać na rynku, że jednak jest pewne opóźnienie w realizacji nowej perspektywy, co odbija się tak naprawdę na kontraktach, które pojawiają się na rynku. Przewidujemy, że sprzedaż w 2016 roku spadnie w porównaniu do 2015. Natomiast robimy w tej chwili wszystko, żeby wynik nie spadł. Staramy się konsekwentnie w tej chwili wdrażać program oszczędnościowy, a co za tym idzie, podnieść rentowność prowadzonych projektów i rentowność całej firmy. Także taki jest cel, tak naprawdę na 2016 rok, żeby doprowadzić do restrukturyzacji tutaj wewnątrz firmy i doprowadzić do tego, żeby te koszty były na dużo niższym poziomie niż dotychczas.